Cześć. Dzisiaj przeprowadzimy eksperyment z odzyskiem złota z BGA. Nazbierało mi się ich parę gramów. Wrzucimy na wagę i będziemy oddzielać tutaj te czarne elementy od płytki. Materiału do eksperymentu mamy 250 gramów. Zaraz zobaczymy po rozdzieleniu radiatorów jeszcze, bo niektóre mają radiatory, ile nam zostanie. Mamy dokładnie 105 gramów materiału pod odzysk. Całość wypalamy. Całość trzeba będzie płukać do momentu, aż cały roztwór zmieni kolor na kolor po prostu bezbarwnej wody. Żeby zlikwidować napięcie powierzchniowe, dodajmy płynu do mycia naczyń. Płuczemy, zlewamy, płuczemy, zlewamy. Pozbywamy się tego najdrobniejszego syfu. Złoto w postaci drucików cienkich osiada na dnie. Użyjemy kwasu azotowego. Przefiltrujemy roztwór i traktując wodą królewską wydobędziemy złoto. Do 100 ml wody wlewamy 100 ml kwasu azotowego, a później kolejne 100 ml do zakończenia reakcji. Po zakończonej reakcji przefiltrujemy roztwór i używamy wody królewskiej. Całość zalewamy wodą królewską, czyli mieszaniną 3 do 1 kwasu solnego do jednej części azotowego. Po zakończonym procesie znowu wszystko trzeba przefiltrować.
wodnym roztworem łucznika wytrącamy azot z roztworu. Sprawdzimy roztwór na zawartość złota. Jeżeli zabarwi się patyczek pod wpływem chlorku cynny, to mamy złoto. Wodnym roztworem pirosiarczynu sodu wytrącamy złoto. Zobaczcie, film nie jest przyspieszony. Normalnie na naszych oczach roztwór ciemnieje. A teraz dajemy razy 30. Całość musimy wysuszyć i ważymy. No, mamy prawie gram. Spróbujemy to przetopić. Wynik jest zadowalający dla mnie. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.